Dzień dobry, witam Państwa. Mariusz Buzek w programie UFO, oni już tu są, piątek, 10 stycznia 2014. Witam Państwa po dość długiej przerwie. Troszkę mnie tutaj nie było. Zbierałem materiały i na zaproszenie Pana Janusza dzisiaj tutaj właśnie jestem, aby Państwu tutaj pokazać kilka nowych rzeczy, omówić. Zapraszam na prezentację. Pierwsze zdjęcia, dzisiaj sobie zaczniemy od zdjęć. Zdjęcia, obserwacja dziwnego obiektu. Obserwacja była prowadzona z okolic mostu, spod mostu milenijnego 31 listopada 2013. I proszę zobaczyć, co nam się udało tutaj zaobserwować. Tu mamy właśnie widoczne miejsce, na którym stoimy, tuż przy samej Odrze, tutaj gdzie jest rozkopane. I tutaj widzicie Państwo taką kropeczkę w tych drzewach. To jest właśnie obiekt, który nam się chował. Sobie przewiniemy następny. O. Tu mamy kolejne ujęcie, tylko zaraz znajdziemy, może, o, może tak sobie zrobimy. Proszę zobaczyć. Obiekt zachowywał się co najmniej bardzo dziwnie, ponieważ przy każdym zdjęciu, na zdjęciu wychodził inaczej. O. Tak to mniej więcej wygląda w zbliżeniu dużym. Korzystam z aparatu Nikon Colpix L820 z zoomem 30-krotnym, 16,7 megapiksela, oczywiście Full HD. Także całkiem tutaj te zdjęcia ładne wychodzą. O, nie w tą stronę. O. Następne ujęcie, proszę zobaczyć, ten obiekt tutaj jest na tle gwiazd i on sobie, o, on sobie tak po prostu leciał. Nie jest to rozmazane czy coś, że jakaś smuga z samolotu, żeby ktoś tutaj nie zarzucał. Jest to ewidentnie, ja może też troszkę, o, przybliżę, proszę sobie Państwo, zobaczcie. Oj, o, uciekło nam. Bardzo dziwny ten obiekt, najdziwniejsze właśnie było to, że on za każdym razem, praktycznie robiłem zdjęcia co sekundę, można powiedzieć. Tu na tych kilku zdjęciach wyszedł podobnie, ale zaraz Państwo zobaczą, jak on sobie tutaj będzie zmieniał kształty. O, tu mamy taki, taki, a tu już jest, o, proszę zobaczyć. I następne ujęcie. I kolejne ujęcie, zmienił całkowicie kolor na zielony, tutaj troszkę mamy rozmazane, ale widać jednak zarys tutaj tych świateł. Następne ujęcie, obieg już właściwie z takiej pozycji przechyla się jakby do góry dnem, to złapane w tej pozycji właśnie pod kątem. Tu zaraz pokażę troszkę lepsze ujęcia tego obiektu, o. Tylko najpierw to zdjęcie, bo to było pierwsze ujęcie, on leciał od lewej nam do prawej. Troszkę powiększymy. I to też, żeby Państwo nie mylili, to nie jest tutaj jakaś smuga rozmazana, to jest po prostu cały ten obieg. Nie wiem, wniosek jest taki, że albo było to cygaro po prostu tutaj, albo był to dysk, który po prostu miał tylko bok zaświecony, bo kiedy zaobserwowaliśmy ten obieg, on po prostu wyleciał gdzieś pod kątem 45 stopni z linii drzew jakby, wystrzelił z taką zieloną łuną światła wokół siebie. Za chwileczkę jeszcze też pokażemy, mamy z tej obserwacji bardzo ciekawe nagranie tego obiektu, jest też bardzo dobrze właśnie widoczne. Lecimy sobie dalej tutaj po tych zdjęciach. O. Także proszę zobaczyć, kształt tutaj jest mniej więcej taki sam. Na następnym ujęciu on dopala takie czerwone coś, nie wiem jak to określić. O, również tutaj sobie powiększymy. Także bardzo ciekawa sprawa, polecam wszystkim, jeśli ktoś ma ochotę sobie prowadzić obserwacje, obserwować sobie w kierunku Rędzina, mostu milenijnego, znaczy między mostem milenijnym a rędzińskim tak naprawdę, jeśli ktoś mieszka w okolicach Astry, to polecam, bo bardzo często tutaj pojawiają się te obiekty. Kolejne ujęcie, o, teraz w tą stronę. Tutaj na tym zdjęciu pojawiły się dwa obiekty, tak naprawdę myśmy obserwowali ten obiekt tutaj. Tutaj co prawda nie będzie zbyt dużo widać. O. Tutaj obiekt, on jakby chował się w linię drzew. On nam się tutaj później schował na ładnych parę minut, w te drzewa tutaj w dół wleciał i nie było go, no nie wiem, z 10-15 minut, po czym później jeszcze raz nam wyleciał i później mamy właśnie, jak już drugi raz wyleciał film. Natomiast ten obiekt tutaj, no ciężko powiedzieć, bo myśmy tak naprawdę zwrócili uwagę na ten obiekt, tutaj zauważyłem dopiero później na komputerze, na zdjęciu.
I tutaj już sobie później powolutku w prawo właśnie on tak sobie tutaj krążył, bo on ten obiekt wyleciał tutaj z tej strony, od tamtej tutaj, poleciał w tą i po prostu robił tak w lewo i w prawo, i w lewo i w prawo i krążył około 15 minut, można powiedzieć. O, tutaj nam się zdjęcia kończą. O, tu mamy takie, to jest jeszcze inne zdjęcie, to jest zdjęcie obiektu, który sfilmowałem bodajże 4 bądź 5 dni temu. Zaobserwowałem to, po prostu codziennie jestem z lornetką w oknie, jakby już taka moja mania. I obserwuję sobie i zauważyłem no, coś bardzo dziwnego. Zdjęcie nie oddaje tego, co jak było widać po prostu. Ja mam lornetkę z dobrą optyką i to właściwie wyglądało przez lornetkę jakby jakieś takie skrzydła w górę, jakieś takie rozbłyśnięte coś. To na filmie widać tutaj taki półksiężyc po prostu i jakby cień kuli z góry. Sprawdziłem w internecie w tym dniu po prostu układ gwiazd i tak dalej. Nie miało prawa nic w tym dniu, w tym miejscu być. Zresztą też konsultowałem to z ufologami, takimi można powiedzieć, osobami, które bardzo mocno zajmują się analizą takich materiałów i tu mam też informację, że jest to bardzo właśnie ciekawy materiał, także czekam, aż tutaj panowie znajomi właśnie przeanalizują, będziemy mieć jakiś odzew. To jest kolejna bardzo ciekawe, bardzo ciekawe zdjęcie kolejne. To jest obserwacja prowadzona w miejscowości Godzięcin i to był bodajże 3 grudnia. Pojawiły nam się dwa obiekty po jednej stronie i po drugiej w osobnych czasach, bo nie były w jednym czasie, tylko najpierw jeden, później drugi. Ten obiekt, który tutaj mamy, jest to akurat drugi obiekt, jakby nie został po prostu złapany, było za ciemno i był za daleko, ja go obserwowałem przez lornetkę i to było coś podłużnego z wielkimi takimi szklanymi jakby kopułami albo jakieś ogromne światło, ale to musiało być po prostu wielkie. To się nie nagrało, nie udało się złapać na zdjęcia i tutaj mamy właśnie obiekt, jak Państwo widzą, on ma tutaj taki zarys, ja jeszcze troszkę go zwiększę. Ja zaraz postaram się jeszcze zobaczyć, czy mam inne zdjęcie tego obiektu, bo on tu jest już wyzoomowany i nieostro strasznie widać, ja mam lepsze troszkę zdjęcie tego obiektu. Tu z tyłu ten obiekt jakby zapalał taki napęd po prostu co jakiś czas, bo tu akurat udało mi się złapać w tym momencie, jak on, nie wiem czy to napęd, czy to silnik, zaświecił to i powolutku się oddalał. Tutaj widzimy zarys po prostu, o. Także jest to coś naprawdę niesamowitego i przynajmniej bardzo dziwnego. Lecimy sobie dalej. Tutaj jeszcze wracamy do ujęcia z nadrędzina. Nie widziałem tego obiektu, dopiero po rozjaśnieniu tak, na komputerze ostatnio się zorientowałem właśnie, że mamy tutaj jeszcze jeden obiekt. Oj, za mocno. O. Tutaj bardzo niewyraźne zdjęcie, tym bardziej Państwo pewnie po sieci jeszcze będzie tutaj mniej widoczne. Dobrze, lecimy sobie w takim razie dalej. O, tu jest zoom tego obiektu jeszcze większy. I tu mamy już koniec tych zdjęć. Teraz chciałbym Państwu pokazać troszkę inne zdjęcia. Obserwacje prowadzę od czerwca. Poświęcam około 100 godzin dziennie na te obserwacje, więc jest to sporo czasu, bo żona już chce mnie z domu wyeksmitować niestety przez te moje obserwacje. Ale proszę zobaczyć, mam taki aparat, który robi do 240 klatek na sekundę. Dla tych, którzy się nie orientują, co to znaczy. To znaczy, że na przykład robimy jedno zdjęcie, jeden kadr, który dzielimy na 240 bądź 120 lub 60 części, czyli klatka po klatce dosłownie. I okazuje się, drodzy Państwo, że latają tutaj obiekty, których my na co dzień nie widzimy. To są takie kule, przynajmniej ja to tak zaobserwowałem. Aha, teraz niby tak nie można. Teraz tutaj Państwo nie będą widzieć. Czy ja tak mogę przewinąć? Nie. Zaraz, ja pokażę to na innym zdjęciu, bo ja mam inny program, nie wiem jak to obsłużyć tutaj. Pokażemy to. Jak tutaj teraz cofnąć. Teraz sobie jeszcze raz. Ja to pokażę tutaj może. O. Te obiekty zawsze łapię na tle właśnie księżyca, czyli jeśli jest coś białego, co odbija światło między aparatem po prostu a przeciwną stroną i na tle wychodzą takie cienie. Ciężko powiedzieć, czy to są obiekty, które latają na księżycu. Jak dla mnie to są obiekty, które latają w naszej atmosferze po prostu, a dzięki temu, że księżyc odbija światło słoneczne, widzimy po prostu cień tych obiektów.
O, to są, jak Państwo tutaj zobaczą, takie kulki właśnie. One są nieraz w gromadach, nieraz dwie, nieraz trzy, latają takimi, czasami takie formacje tworzą, jakby trójkąty. To jest zdjęcie akurat jeszcze z zeszłego roku. Tak się gdzieś tutaj wrzuciło. O, i teraz proszę zobaczyć. Mamy tutaj już pierwszą widoczną kuleczkę. Ja spróbuję to powiększyć. O, tu mamy jedną, tu mamy drugą. Ja zaraz pokażę, tu są lepsze ujęcia. O, proszę zobaczyć. Tutaj w tym miejscu. Nie ma nic. To jest jedno zdjęcie, które składa się z 50 kadrów. Migawka ustawiona jest na 0,04 sekundy, co nam daje właśnie około 60 kadrów w ciągu jednego pstryknięcia aparatem. O, jest tutaj i nie ma. Się postaram znaleźć tutaj, one czasami tak bardzo fajnie, taki, robi się taka duża czarna kula, czasami kilka tych kulek, zaraz sobie przeklatkujemy powolutku. Bardzo często też takie w okolicach Księżyca z boku się pojawiają takie różne, o, tutaj proszę zobaczyć, mamy w tym miejscu kuleczkę, ja to troszkę powiększę, o, tu mamy obiekcik i on teraz sobie przeskoczy dosłownie tutaj. Mimo mojego szybkiego klatkowania, czyli mimo tych 120 klatek na sekundę, na logikę rzecz biorąc, powinniśmy widzieć ten obieg dosłownie klatka po klatce. Proszę zwrócić uwagę, że on jest to którąś klatkę. Tutaj teraz będzie na drugiej klatce, o, bo tu się pokazał, ale za chwilkę zniknie zupełnie. Więc to pokonuje całą odległość, tak? Więc wniosek taki, że to musi latać w atmosferze. Tutaj jeszcze z dołu mamy drugą taką kuleczkę. I teraz tutaj po co to zdjęcie wsadziłem, żeby też Państwu pokazać, że to nie tylko właśnie tutaj na tle Księżyca, o tutaj i tutaj, tylko mamy również te obiekty w tle chmur. Zaraz też pokażę zdjęcia na tle chmur, jak to lata. Jeśli ktoś, taka prośba z mojej strony, jeśli ktoś z Państwa ma sprzęt, który klatkuje, czyli robi powyżej 30 klatek na sekundę, najlepiej 60 bądź więcej, to 20-240, kiedy mamy właśnie takie niebo, jak teraz Państwo tutaj widzą, że są takie chmury z prześwitami słońca za tych chmur, ustawić sobie ostrość chmury i po prostu pstrykać zdjęcia w klatkowaniu i później w domu na komputerze, gwarantuje, że po prostu będą właśnie też podobne efekty. I lecimy sobie dalej. Ja tu przewiniemy właśnie, żeby znaleźć nam te kuleczki jeszcze, te obiekciki. O. Tutaj mamy na następnym, jednak leci sobie, tutaj teraz w dół i znika. I na dwóch klatkach, 60, prawda, więc to jest co najmniej dziwne, bo powinno być 60 klatek z tym obiektem, czyli klatka po klatce. Mamy na kilku kadrach dosłownie w ciągu 60 tych ujęć jakby, tak? O, tu nam się znowuż pojawia, tutaj kolejna. Również. Niestety słabej jakości są te zdjęcia, ponieważ aparat w klatkowaniu 120 klatek robi rozdzielczość jakieś 400 z hakiem. Przy klatkowaniu 60 klatek mamy rozdzielczość 720p, więc już troszkę lepiej, ale powoduje to po prostu i mniejszą ilość klatek. Niestety najtańsza kamera z klatkowaniem co najmniej 1000 klatek na sekundę kosztuje około 100 tysięcy złotych, więc jest to po prostu nie na kieszeń przeciętnego Polaka. A tutaj również zobaczcie Państwo jeden obiekcik i tutaj i znika. Dobrze, teraz jeszcze pokażę tutaj bardzo fajne. Tutaj troszkę chyba mam przygotowane w kółeczko, zaraz zobaczymy. O, i tu już widać pierwszą. Tu mamy, tylko że ona jest bardzo słabo widoczna, nie wiem, czy Państwo to widzą, tu jest druga. I następny kadr i znika, prawda? Trzeci i nie ma, i w tym momencie, i po piątej klatce znowu pojawiają się tutaj, proszę, te trzy sztuki w kółeczkach ładnie. Tutaj na górze też jeszcze widzę, że jest jedna. O, i została, to jest, co ważne, proszę Państwa, to jest cały czas jedno zdjęcie, proszę zobaczyć. To nie jest, że to są robione zdjęcie po zdjęciu, to jest jedno zdjęcie, które składa się z 60 ujęć po prostu. I proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje. Te obiekty latają po prostu na co dzień. O, i mamy usterkę. Myszka przestała działać.
Także kłopoty techniczne. I lecimy sobie dalej. Tu zaraz będzie taki bardzo fajny kart, właśnie chciałem Państwu pokazać, bo te kule będzie widać naprawdę dosyć fajnie, jak na miarę tego sprzętu, którym ja po prostu robię te ujęcia. O, tu kolejne dwa obiekciki. Najdziwniejsze jest to, że to lata na co dzień, nikt nam o tym nie mówi. Większość ludzi nawet nie chce po prostu w to wierzyć, więc jak mówię, niedowiarką proponuję zakupić sobie. A taki aparat, którym ja robię w tej chwili zdjęcia, to jest 30-krotny zoom optyczny, czyli bardzo duże zbliżenie, naprawdę. Aparat w tej chwili można kupić nowy za 500-600 zł z klatkowaniem do 240 klatek na sekundę, więc jeśli chodzi o jakość nagrań i cenę, po prostu to jest rewelacja, także że polecam akurat ten model właśnie, bo jest sprawdzony. I pobawić się, spróbować pocykać takie zdjęcia i sprawdzić, czy również Państwu coś na tych zdjęciach wyjdzie, coś takiego właśnie jak u mnie. Dobrze, przyspieszymy troszkę te zdjęcia, bo jeszcze mamy troszkę materiału wideo. Tu mamy kolejne dwa obiekty. O. Tutaj na tym ujęciu widać troszkę lepiej. O, tu mamy pierwszy obiekcik, następne ujęcie. Kolejny jest tutaj. Więc jak Państwo widzą, to nie są jakieś ptaki, bo to jest tak, to jest... Te wszystkie 60 ujęć po prostu jest zrobione w ciągu 0,4 sekundy, więc sobie proszę to po prostu podzielić, obliczyć, jaka to musi być prędkość. Niesamowita prędkość, że jak mówię, że nie ma w każdym kadrze, tylko po prostu jest co ileś klatek. Tu mamy już koniec i jeszcze, tak, jeszcze pokażemy. To jest, tutaj byliśmy. O, tutaj jeszcze pokażemy też na tle chmur. O, proszę zobaczyć, tu mamy jedną. Przeskakuje nagle nam tutaj, o, w to miejsce. I znika, i nie ma w ogóle. O, i pojawia się kolejna, proszę zobaczyć. Tutaj jeszcze kolejna, i tutaj jeszcze kolejna, i tutaj jeszcze jedna. O, tu mamy dwie koło siebie, tu trzecia. I również tutaj. To, czego Państwo widzą. Ja teraz przytrzymam troszkę palcem, żeby to po prostu szybciej poleciało. To i tak nie jest prędkość taka, jak była w klatkowaniu, natomiast będzie dużo szybciej. Proszę zobaczyć, że o, tu nam przelatuje. Nie wiem, czy Państwo to widzą. Dopiero jak się zwolni, widać na przykład, o, ewidentnie tutaj i tutaj. Ja może troszkę teraz bliżej, proszę zobaczyć. Tu mamy sporo tych obiektów na tym ujęciu. Mamy właśnie jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. I kolejne ujęcie, kolejna klatka tego samego zdjęcia. No, coś. Przepraszam, ale jednak te nasze bezprzewodowe sprzęty, o, wrócimy do tego samego ujęcia. O, to jest tutaj to. I kolejne. Teraz nam przeskoczyły tutaj na górę. Tu widać taką już dosyć jasną całkiem. I następna. Także mnie ta sprawa bardzo irytuje, jeśli chodzi o te obiekty, które się poruszają z taką prędkością. Najdziwniejsze jest to, że to lata codziennie, drodzy Państwo. Nawet w tej chwili nad moją głową, nad Waszymi głowami. Tylko że obiekty są po prostu tak szybko, że ich nie widać. Jeśli ktoś by chciał poszukać, proponuję obejrzeć film pana, który nagrał film w Denver właśnie w klatkowaniu i zobaczył, że po zwolnieniu w domu, że widać obiekt, którego on gołym okiem nie widział i stąd się wziął w ogóle mój pomysł na takie klatkowanie, żeby sprawdzić, czy gość miał rację, czy rzeczywiście mi też się złapią takie obiekty, które się szybko poruszają. No i wielkie było zdziwienie, kiedy się okazuje, że jednak gość miał po prostu tutaj rację. O. Tutaj jest to jedno z lepszych ujęć, gdzie mi się udało właśnie złapać. O, proszę zobaczyć. O, ja tutaj teraz zwiększę, bo tu mamy teraz te kule bardzo widoczne dosyć. O. Tu dwie się nałożyły na siebie, jedna koło drugiej. Kolejna.
jeszcze jedna. I tu jak Państwo widzą, one takimi właśnie formacjami, w takich trójkątach jakby, jeszcze tu w środku jedna. I tu mamy jeszcze jedną. O, proszę zobaczyć, jedno ujęcie, takie, drugie, tu z kolei znowu się pojawiają. I znowuż w tym, jak Państwo widzą, w takim trójkącie właśnie, bardzo, najczęściej w takich formacjach właśnie latają. O. Kolejne zdjęcie, tutaj mamy czarny obiekt, proszę zobaczyć, a tutaj już są jasne. Czasami też mi się udaje nagrać, jak one po prostu lecą i świecą tak na jasno gdzieś tam pod chmurą, to już pokazywałem mu w NTV UFO, już tu są poprzednim razem. Także już nie będę się powtarzał. O. Tutaj również myślę, że warto to troszkę powiększyć. O, proszę zobaczyć. Ja może tak, o, w ogóle zwiększę tak dosyć mocniej. O, tak to wygląda mniej więcej na tym powiększeniu. Takie jakieś kule. No ciężko stwierdzić, co to jest, ponieważ jeśli chodzi o rozdzielczość, jak Państwo widzą, no pozostawia wiele do życzenia. Natomiast sam fakt, że coś takiego jest, już powinno dać nam do myślenia i przynajmniej do zbadania tej sprawy, bo jest to, myślę, kwestia, którą warto zbadać i nagłośnić. O, i kolejny kadr, jak Państwo widzą, zniknęło, zupełnie nic nie ma, a powinno być to po prostu co klatkę, bo jednak to jest 0,4 sekundy, więc to, a tutaj mamy, nie wiem, ile tutaj możemy mieć odległości, może z kilometr, może więcej w tym kadrze. Aparat jest szerokokątny, więc on robi dosyć szeroki kąt łapania tutaj ma tego horyzontu całego nieba. O, i tu Państwo znowuż widzą i specyficzny właśnie ten trójkącik, proszę. O, i z drugiej strony też tutaj. O. I następnie tutaj i kolejne. Jak Państwo widzą, to można nazwać, nie wiem, chmara tego po prostu lata. Takich jakby po prostu nie wiem, czy to nazwać, ale dobrze, lecimy dalej. O, kolejne. Czarna, biała i tu czarna. Dobrze, może tyle na temat tego klatkowania. Jeszcze już może przelecimy. O, tutaj też sporo. Teraz zapraszam Państwa na materiał wideo. Jeszcze jedno zdjęcie. O właśnie, chciałem pokazać. To jest zdjęcie, które zrobiłem, jak Państwo widzą, 8, czyli 2 dni temu, przedwczoraj. Mieliśmy bardzo ciekawą obserwację. Obieg dosłownie dał nam znać, że nas zobaczył. Po prostu ja zaraz wyjaśnię, jak to się stało i skąd ten obieg nas zobaczył. To jest jedyne zdjęcie, które udało. Jeszcze mam drugie zdjęcie z tymi obiektami, jak się chowają za budynkiem, ale jest bardzo, bardzo niewyraźne, więc tu już nie chciałem pokazywać. To jest takie najbardziej wyraźne zdjęcie tego obiektu. I zapraszam w takim razie teraz na film. Tylko zaraz, zaczniemy sobie nie od tego. To jest materiał właśnie z przedwczoraj, z 8. Tu na chwilę wypauzuję, może tu tak krótko opowiem. Tu się ujęcie, proszę zobaczyć, zaczyna od takiego światła, które wisi. Tu wiele osób mi zarzuca, że to jest samolot. Zaraz Państwo zobaczą, ten obiekt poleci w lewo. Więc na logikę, na zdrowy rozsądek jest niemożliwe, żeby samolot miał halogeny po bokach, tak, z lewej czy z prawej strony. Samolot zawsze ma halogen z przodu, tak, żeby oświetlić pas startowy i sobie drogę. Jeśli on leciał w lewo, nie mógł do nas świecić prosto. Poza tym była to niesamowita obserwacja, ponieważ zobaczyliśmy po prostu obiekt. Na początku standardowo myśleliśmy, że to jest samolot po prostu, bo najwięcej tutaj tego lata, tym bardziej, że mieszkamy i obserwujemy też w okolicach lotniska wrocławskiego. Obiekt pojawił się tak naprawdę znikąd, bo samolot już z daleka widać, że on powoli tam sobie mruga i leci. Co najdziwniejsze, ten obiekt na początku on nie mrugał, on po prostu świecił światełkami. I te światełka nie mrugały, to już dało do myślenia. Ten obiekt po chwili tam zniknął z pola widzenia. I cały czas jeszcze mieliśmy takie wrażenie, że to jednak samolot, tak? Po 15 minutach w tym samym miejscu, w którym zniknął, pojawił się z powrotem.
I to jest moment, kiedy daliśmy sygnał do tego obiektu po prostu. Jak już zacząłem być pewny, że to nie jest samolot, daliśmy sygnał, zaopatrzyliśmy się w taki laser o mocy 1000 mW. On ma zasięg kilkadziesiąt kilometrów. Także jak ja na przykład tym laserem świecę sobie z Wrocławia, z, nie wiem, z Wieżowca, to praktycznie do Obornik go gdzieś tam widać, jak sobie dolatuje. I postanowiliśmy po prostu dać sygnał do tego obiektu z tego lasera. Obiekt dosłownie w ciągu pół sekundy odbłysnął nam światłem, ale to było światło tak jasne po prostu, jaśniejsze niż słońce, ale nie raziło, więc to już było dziwne. Błysnął kilkukrotnie. Niestety tutaj na materiale, jak Państwo widzą, jest nieostre. Ja po prostu byłem w takich nerwach. No to jest po prostu sytuacja nie do pisania, jeśli ktoś z Państwa kiedyś widział coś takiego, a widziałem wiele już tych obiektów, bo obserwuję, jak mówię, dużo czasu poświęcam. To była moja chyba najbardziej niesamowita obserwacja. Nie mógł być to samolot, bo było to takie światło, że po prostu jakby to nie był widoczny halogen, to zaświecił się cały obiekt, on się zmienił jakby w kulę po prostu światła. I tu mamy tylko chwilkę, proszę zobaczyć, właśnie on tu pobłyskał sobie. Tu niestety nie wiedziałem, że nie ma ostrości, bo obserwowałem własnymi oczami, już nie patrzyłem w kadr aparatu, tylko włączyłem, myślałem po prostu, że to się będzie ładnie kręcić. On po chwili nam tutaj złapie ostrość, bo on tak ma, właśnie ja tutaj ruszyłem. O, tu jeszcze jeden błysk taki ostrzejszy i teraz już niestety ciemno. Jest to bardzo krótki materiał, bo to jest tylko minutka. Moje odczucie były takie, że ten obiekt, jak zorientował się, że my go obserwujemy, bo skoro nam odmrugał, widział ten laser, jednak zresztą po to był zakupiony ten laser, żeby dać sygnał do tych obiektów, po czym obiekt od razu ruszył w lewą stronę, tak jak wisiał po prostu nieruchomo, ruszył w lewo, jak Państwo widzą, on sobie tutaj leci w lewo, więc samolot nie może lecieć prosto i nagle skręcić w lewo, prawda, tym bardziej na przestrzeni tam kilku metrów, że on sobie fu. Jak mówię, leciał prosto na nas, przynajmniej tak się było wrażenie, że do nas błysnął potężnym światłem kilkukrotnie i poleciał w lewo. Jeśli Państwo też zwrócą uwagę, jak przynajmniej dla mnie, to nie jest, że tu jakieś lampki świecą, tylko po prostu pulsuje cały ten obiekt. O, w tej chwili widać ten mój laser, którym strzelam ten obiekt, jeszcze z nadzieją, że jeszcze odbłyśnie tym białym światłem. Tutaj już mieliśmy ostrość, przynajmniej ustawioną w miarę fajnie. Niestety tutaj nam się, kurczę, aparat wyłączył i nawet się nie dograło do końca. Ten obiekt schował się później, wleciał pod kątem i schował się tutaj za tymi budynkami, więc jeśli też byłby to samolot, no wątpię, żeby samolot gdzieś tam sobie zleciał. Nie ma tu lotniska, nie ma nic, bo lotnisko z lewej strony tutaj do przodu, prawda? Tu mamy widok na most milenijny i na most Drędziński w kierunku Obornik. To na tyle na temat tego materiału. Tutaj mamy kolejny materiał. To jest obserwacja też chyba jakoś z początku grudnia i obserwacja miała miejsce w Obornikach Śląskich na wzgórzu Magdaleny. Obserwacja była prowadzona z trzema świadkami. Jak Państwo widzą, tutaj po bokach takie jeszcze mrugają kuleczki dodatkowe. O. Na obserwacji myśmy widzieli z obserwatorami tylko ten najjaśniejszy punkt, ponieważ to było około 20 km odległości od tych obiektów, a dopiero po zbliżeniu w domu, po zrzuceniu na komputer okazało się, że oprócz tego jednego obiektu, oprócz tej kuli białej, którą widzieliśmy, właśnie z boku pokazały się dodatkowe pulsujące światła. I to jest takie, jak dla mnie, specyficzne po prostu, jak na tych filmach, co się widzi w internecie, gdzie te kule tak manifestują, błyskają i tak dalej. Kolejny materiał. To jest bardzo ciekawa obserwacja. Tutaj akurat byłem z małżonką, z córeczką na barce, po prostu na Odrze. Od ZOO tam się wypływa u nas tutaj w Wrocławiu. Nie wiem, czy tutaj będzie zaraz widoczne, będzie widoczne. I płynąc, jak Państwo widzą, właśnie sobie Odrą, jak Państwo widzą, czyściutkie niebo, ani jednej chmurki. Nagle tutaj zauważyłem właśnie takie białe cygaro. O, ona sobie po prostu wisiało. Nie miało skrzydeł, nie miało smugi kondensacyjne, czyli tych palin wylotowych z samolotu, nic nie było widać, żeby oznaczało to, że to jest samolot przynajmniej. No i najlepsze jest to, że po prostu tutaj też mamy bardzo krótkie nagranie, bo ono ma tutaj półtorej minutki. Ja tutaj zjechałem na drzewo, bo starałem się, żeby mi aparat ostrość złapał, bo on niestety, ten sprzęt lubi zgubić ostrość. Już zaraz może Państwu wypauzuję ten moment z tym obiektem, bo to tak bardzo szybko on komignął. I to wisiało dosłownie półtorej minuty. O, tutaj jak Państwo teraz widzą, właśnie ten obiekt. Ja tutaj jak przeklatkowałem ten film, znalazłem później drugie cygaro, które na chwilkę się pojawiło, dosłownie pojawiło się na ułamek sekundy i zniknęło. Już nie będę teraz tego klatkować. Ten obiekt, jak mówię, wisiał
półtorej minuty, za chwilkę zrobię drugi najazd kamerą, bo chciałem po prostu zbliżyć go, żeby było go lepiej widać. Niestety mój aparat łapie po prostu ostrość, jeśli ma jakiś punkt odniesienia, na przykład chmury. Tu nic nie było, więc ja po prostu przy próbie zooma gubiłem ostrość, także proszę zobaczyć tutaj do końca. O, i tu już go nie widzimy, teraz znowu już go tutaj widać właśnie w tym miejscu. Że widać go chwilkę, widać, ja tu zaraz go jeszcze spróbuję wyzoomować, już później oddalę tego zooma, czyli wrócę do normalnego po prostu tego oddalenia, czyli bez zoomu i obiekt po prostu dosłownie znika, czyli był i też nie ma. Jak Państwo widzą, niebo czyste, czyli gdyby to był samolot lub jakiś pojazd lotniczy, konwencjonalny, byłoby widać, odleciał w lewo bądź w prawo. Widoczność tutaj na niebie była na parę kilometrów, żebyśmy mogli stwierdzić, czy on był, czy nie ma. O. Także o. Zniknął i nie ma po prostu. Także też wnioskujemy, że jest to jakiś po prostu niezidentyfikowany obiekt latający. I kolejny materiał. To jest również obserwacja ze wzgórza Magdaleny, właśnie z tymi kulami. Tylko to jest akurat troszkę inne ujęcie. Proszę zobaczyć tutaj, co ten obiekt wyrabia. Tak zmieniał kolory, bo i biały, i taki trochę czerwony, w sumie tak właśnie w tych dwóch kolorach, czasami jakiś tam inny odcień tego koloru jeszcze wpadł. Tak jak mówiłem wcześniej, przypomnę, jest to z odległości około 20 km robione, więc też proszę sobie wyobrazić, jaki zoom ma aparat. Tutaj może zakończę, bo to tak w sumie, no tutaj jak Państwo widzą, to po prostu mruga, tak? Filmy, ja powiem tak, no, filmy, które Państwu pokazują, drodzy Państwo, nie oddają nawet 10% tego, jak obserwacja wygląda na żywo, kiedy widzimy po prostu fizycznie ten dziwny obiekt. To jest po prostu coś nie do opisania. Tu mamy kolejne, to jest film, który zrobiłem z balkonu od siebie. Ja tu na chwilkę wyzoomuję. Też lubię po prostu sobie kręcić samoloty, bo przy samolotach nieraz też bardzo można złapać szybko obiekty, które czasami przy samolotach przelatują po prostu, jak to nieraz też widać w filmie na YouTubie. I tak Państwo widzą, mamy trzy obiekty. I teraz proszę zobaczyć, jak wygląda standardowy samolot. Ano tak jak te dwa tutaj, czyli mamy, tam za chwileczkę na tym filmie będzie taki zoom zrobiony tego samolotu, gdzie będzie widać taki czarny podłużny punkcik, czyli dosłownie widać ten samolot, taki mały odstępik milimetra na tym filmie i smuga kondensacyjna, prawda? Z jednego samolotu i z drugiego. Proszę zobaczyć grubość tej linii. Tuż za samolotem jest to bardzo cienkie i później nam się rozszerza, taki długi lej jakby, prawda? Proszę zwrócić uwagę na ten obiekt. I tu już też mam sygnały od moich widzów, że no jest to na pewno coś dziwnego. Tu też niektórzy się ze mną wykłócają, że to jest samolot w życiu. Proszę zobaczyć. To ma kształt taki tutaj półokrągły. Poza tym przed tym obiektem, przed tą jakby, jeśli ktoś by chciał stwierdzić, że to jest smuga kondensacyjna, nie ma tutaj tego punktu czarnego, czyli tego cienia samolotu po prostu. Widać tylko takie rozżarzone jakby chmura, czy jak to nazwać, nie wiem, czy para. Tutaj za chwilkę Państwo zobaczą w tym momencie, ten obiekt przestanie puszczać chmurę kondensacyjną. To też było bardzo dziwne. O, i w tym momencie, jak Państwo widzą, zresztą tu mamy lotnisko, gdyby ten samolot miał nawet lecieć, gdyby to był samolot, miałby lecieć to po prostu za duży kąt podchodzenia, proszę Państwa. Tutaj on powinien gdzieś tam polecieć po linii prostej, delikatnie, jak ja obserwuję z okna, te samoloty lecą tam, w takiej linii pod kątem, delikatnie schodząc, tak jak ten tutaj właśnie. Ten samolot prawdopodobnie będzie podchodzić do lądowania, on tutaj sobie leci w dół, zniży się tam na dół za budynkami i tam sobie zawinie koło i później tutaj podejdzie, bo tutaj jest lotnisko nad tymi budynkami, tylko że on musi tutaj zawrócić. O, a teraz mamy tutaj zoom, proszę zwrócić uwagę. Nie ma nic przy tym obiekcie. O, ja wtedy jeszcze nie widziałem, że to jest dziwny obiekt i tutaj sobie zoomowałem samolot. O, i tu mamy taki punkcik czarny, to jest właśnie ten, to jest samolot z przodu, czyli przed chmurą kondensacyjną. Natomiast na tamtym obiekcie, tutaj, o, proszę zobaczyć, ta smuga kondensacyjna w ogóle zniknęła. Za chwileczkę jeszcze tutaj postaram się znaleźć, bo mam jeszcze inne ujęcia z tej obserwacji, także zaraz zobaczymy.
Właśnie, to jest kolejne ujęcie tej samej obserwacji, tu jest już duże zbliżenie, o, i przestał wypuszczać tą smugę, smugę kondensacyjną i taki bardzo dziwny kształt, Państwo widzą, to jest zbyt szerokie, tak, to wygląda tak jakby, no nie wiem jak to określić. I teraz jak dla mnie ten obiekt przeleci nad tą chmurą kondensacyjną z tego samolotu z pod spodu, który przed chwilą przelatywał sobie właśnie. Tutaj widzimy, że on już jest dosyć blisko, dosyć ładnie to widać i widać tylko po prostu jakieś takie światło, jakby tutaj w tym jakby dym wygląda jakby para, tak? Bo to wygląda po części jak smuga kondensacyjna, ale nie ma obiektu przed tym właśnie. To było najbardziej dziwne. Dobrze, i lecimy sobie dalej. Może teraz tutaj, co my tu mamy? To nam coś tutaj weszło, co nie powinno. O, a tutaj mamy, drodzy Państwo, to jest film, ja na chwilkę zatrzymam. To jest akurat obserwacja właśnie spod mostu milenijnego. Te zdjęcia, które pokazywałem Państwu na początku, te kolorowe, które zmieniały kształty, właśnie to jest właśnie film z tejże obserwacji. Proszę sobie popatrzeć. W lewo i w prawo, w lewo i w prawo. Wyleciał nam z linii drzew pod kątem 45 stopni, świecąc na zielono, aż taka łuna wokół niego była zielona i te kolory po prostu zmieniał później. Tutaj akurat widzimy, jak on później wyłączył ten cały pas tego oświetlenia na całej długości, jakby na kadłubie i włączył takie właśnie światełka, które mu delikatnie pulsowały. Tu zaraz będzie bardzo fajnie widać, bo on zapali zaraz drugie światełko. I po chwili do tego drugiego jeszcze w środku zapali się takie jedno, a jedno będzie zielone. Po czym obróci się jakby do góry dnem, bo będzie widać właśnie po tych światełkach, można zaobserwować, jak Państwo zwrócą uwagę, że on po prostu taki zrobi myk, że się obraca. O. Tutaj jak Państwo zwrócą uwagę na te światła, tutaj lampy z dołu świecą, to będzie widać, że ten obiekt leci w prawo, on za chwilkę się tutaj nam zatrzyma. O, już w tej chwili wstaje i zaczyna zawracać, prawda? I leci w drugą stronę. I za chwilkę znowu sobie doleci tutaj, stanie i znowu zawróci w prawą stronę. Tylko przypomnę po raz kolejny, że no jednak tutaj ten film nie oddaje tego, jak było to widać na żywo, po prostu niesamowite przeżycie. Gdyby ktoś miał ochotę, to proszę o kontakt na moim kanale na YouTubie czy na Facebooku, Mariusz Buzek. Zawsze zabieram chętnych obserwatorów. Zresztą mam tą przyjemność, że już kilka osób zadziwiłem właśnie, bo niektórzy niedowiarkowie też pójdę, zobaczę, się przekonam, że nie ma i jakież wielkie zdziwienie, kiedy coś wylatuje i na to się patrzy i kolegom się nogi uginają po prostu i mówią, że nie wierzą w to, co widzą. O, i teraz znowuż w lewo, zapalił tutaj nam drugie to światełko i za chwilkę tutaj nam powinien jeszcze, o, wrócić. Troszkę też tutaj aparatem ruszam, tak żeby Państwo nie myśleli, że on takie przeskoki robi, tylko po prostu mi z kadru uciekał, bo on cały czas krążył. Od lewej do prawej, od lewej do prawej, czasami wisiał, czasami się obracał do góry dnem. Dobrze, to teraz tak jeszcze, tu jeszcze mam trochę tych materiałów, ale nie pokażę Państwu wszystkiego, to jeszcze tak szybko pokażę tylko dwa takie ciekawe filmy. Ja już tu troszkę przewinę. To jest obiekt, o którym Państwu mówiłem właśnie, że bardzo fajne nagranie, proszę zobaczyć tutaj. Nie mam pojęcia, co to jest. Widziałem już w życiu różne rzeczy. Najpierw to było z lewej strony, później przemieściło się o kilkaset metrów, znaczy kilkaset metrów, tak dla mnie, po wzroku po prostu patrząc. I właściwie nie, miałem wrażenie w pewnych momentach, że wykonywało delikatne ruchy, ale aczkolwiek też można by się tutaj uprzeć po prostu, że to po prostu sobie wisiało. Ale proszę zobaczyć, półksiężyc jest nietypowy, bo też tu miałem sygnały, że to księżyc. W tym dniu księżyc był, i to w tym momencie kręciłem ten film, ale księżyc był za moim lewym ramieniem, jak teraz jak tutaj kręcę, tak to tutaj z tyłu jakby patrzeć.
Więc to nie mógł być Księżyc. Sprawdziłem również ułożenie planet, ani Wenus, ani jakieś inne. Tutaj no, dla mnie to wygląda jak jakaś kula po prostu ze zdolnym oświetleniem, albo nie wiem, jak przez lornetkę patrzyłem, to wyglądały te rogi jak po prostu skrzydła. Także, zresztą przez lornetkę było to o wiele lepiej widać, to się nie da opisać. To tak krótko, dobrze, nie będziemy do końca sobie tutaj oglądać tego filmu. Zapraszam na mój kanał, te wszystkie filmy są już na moim kanale, można sobie je dowoli oglądać, przeglądać i tak dalej. I jeszcze jedno bardzo ciekawe zdjęcie, czy ciekawe ujęcie, proszę zobaczyć. Tym materiałem już dzisiaj powoli, drodzy Państwo, będziemy się żegnać. Niestety czas nas goni. Nie spodziewałem się, że to tak długo zejdzie. Myślałem, że zdąży. Ale z dobrych wiadomości takie, że na pewno jeszcze się tutaj Państwu pokażę u Pana Janusza Zagórskiego, ponieważ no, zostało trochę materiałów, zresztą obserwacje prowadzę codziennie, tak jak mówię, gdyby ktoś miał ochotę odezwać się do mnie na Facebooku, zaproszę, umówimy się i pójdziemy sobie na obserwacje i to jest kwestia dni, tygodni, bądź może miesięcy, jak będą Państwo mogli na własne oczy zaobserwować. Zresztą po przykładzie sprzed wczoraj mam kolegę, który no, był ze mną może na 5-6 obserwacjach w ciągu 3 miesięcy i akurat 2 dni temu udało mu się zaobserwować po prostu, także chłopak się mocno zdziwił. Jak Państwo widzą na tym materiale, zlatują powoli jakieś obiekty, które pulsują, więc też co najmniej bardzo, bardzo dziwna sprawa tutaj z tym filmem. Niektóre obiekty szybciej, niektóre wolniej, niektóre, nie wiem, nawet słyszałem opinię od niektórych, że to tak jakby, nie wiem, anioły machały skrzydłami, czy mrugały, czy co to może być, bo część obiektów, zresztą jeszcze tak, o, koniec. Dobrze, drodzy Państwo, na dzisiaj to tyle. Obiecuję, że wrócę z jakimiś też bardzo fajnymi materiałami. Chciałem tylko jeszcze zaprosić na czwartek, prawdopodobnie jeszcze nie mam potwierdzonego tego, ale z nieoficjalnych informacji prawdopodobnie w czwartek tutaj pokażemy Państwu materiał odnośnie transkomunikacji i duchów z panem Irkiem Krokowskim, ponieważ też troszkę ostatnio zacząłem się zajmować właśnie takimi kwestiami z kontaktem jakby z tymi istotkami duchowymi, ze światami. Także mamy też ciekawy materiał, są zdjęcia tych duchów, też udało się złapać, mamy nagrania właśnie EVP z dyktafonu, jest to przeanalizowane, także wkrótce pokażemy się we dwójkę tutaj Państwa i zaprezentujemy materiał. Na dziś dziękuję, żegnam się z Państwem, Mariusz Buzek, dziękuję za uwagę, dobranoc.